Dzień dobry. Dość długo nie nagrywałam, trochę się od tego odzwyczaiłam, ale nie mam nic na swoje wytłumaczenie, nawet nie będę wymyślać. Co robimy dzisiaj? Właśnie jedziemy na górkę spod Terską. Nie wiem, jak to się stało, że mieszkam jakieś 20 minut od lotniska już od dobrych paru lat, a nigdy w życiu nie byłam zobaczyć, jak samoloty startują, lądują, a podobno bardzo fajnie to wygląda. Więc jedziemy na górkę spod Terską. Jarek też nigdy w życiu nie leciał samolotem. A w tym roku planujemy wakacje, więc bardzo fajnie, że będzie mógł to tak zobaczyć, wiecie, od tej strony. Później idziemy na kolację, obiad o kolację z Klaudynką, bo ma dzisiaj urodziny, więc zapraszam na dzień ze mną. Dobra, ja już jestem ready. Wyszłam, idę właśnie do kwieciarni po kwiatki i jedziemy spotkać się z Klaudynką. Dobra, zaparkowałam już jakimś cudem. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło, że mi się udało. Naprawdę jest taki korek. Najpierw próbowałam stanąć w innym miejscu, koniec końców stanęłam w galerii, bo była to chyba jedyna opcja. Co mogę powiedzieć? Bukiet mam trochę, jak to panie w kwieciarni skomentowały, jak do ślubu. Zgadzam się z tym, ale bardzo mi się podoba, więc fajnie. Coś chciałam powiedzieć jeszcze, że... No nic, idziemy. Świetne zakończenie. Jest mi w ogóle przykro, bo specjalnie wzięłam analoga, wracałam się po niego do domu. Siedziałam już w aucie i wróciłam się po niego do domu. I koniec końców nie wziąłam go z auta, a już mi się nie opłacało wracać, a zostały mi jeszcze jakieś 4 albo 5 zdjęć. I próbuję zrobić tego analoga od 4 miesięcy i coś, nie jest mi to dane po prostu. Hej! 100 lat, 100 lat! Dziękuję. Co dla mnie? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ślicznie wyglądasz. Ktoś ma płyn do demofiliardów. Chcesz jeszcze raz namalować. Oj! Dziękuję. Zobacz, najlepszy tak z tego wszystkiego. Gdzie ty go znalazłeś? Pamiętasz ten plastik? Jak ktoś ci na weselu go do torebki podrzucił? Powiem wam, że szalony dzisiaj dzień. Dzisiaj i wczoraj w sumie, bo wczoraj byłam w pracy do 23, a dzisiaj byłam w pracy od 6. Wróciłam do domku, przespałam się godzinę tylko, szybko się pomalowałam i jedziemy właśnie na urodziny niespodziankę do przyjaciela. Dzień dobry. Wczoraj za dużo nie nagrywałam, bo wiecie, też chciałam szanować czyjąś prywatność, więc dużo na tych urodzinkach nie nagrywałam. Ale teraz zapraszam was na dzień ze mną. Rano przyszła do mnie Karolina, wypiłyśmy sobie kawkę na balkonie, więc było bardzo przyjemnie. Teraz jadę na randkę na obiad, tylko jeszcze zatankuję.
Pytanko brzmi, czy wam to smakowało i czy chcecie teraz iść na spacerek? Idziemy na spacer. Dobra, jest już taka godzina, że bardzo chętnie wypiję sobie kawę, bo ja generalnie piję dwie dziennie, tylko że te moje dwie są takie, jak myślę, połowa normalnego człowieka, bo tam prawie nie ma kofeiny, ja po prostu uwielbiam ten smak. I nie wiem, czy ten piękny dzień zakończyć jeszcze kawą w maku, moją ulubioną, czy sobie jednak odpuścić i zrobić kawę w domu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Mamy kawiczkę. My wzięliśmy właśnie pieski i jesteśmy na spacerku na polu. Już w ogóle się robi tak przepięknie, żółto. I stwierdziliśmy, że dzisiaj mamy dzień dziecka, później idziemy do kina. Nie wiemy jeszcze na co, ale są dwa fajne filmy, więc na miejscu pewnie zdecydujemy, ale tak. Zawsze się zastanawiam, dlaczego ja to sobie robię, w sensie, wiecie, mieć pracę na 6 i chodzić spać po północy, koło 1. Po pracy w ogóle idę wywołać kliszę, bo w końcu udało mi się ją zrobić po 5 miesiącach, więc jestem bardzo ciekawa efektów. Powiem wam, że wczoraj byłam tak padnięta, że zrezygnowałam dosłownie ze wszystkich planów, pojechałam do domu, zrobiłam obiad, przespałam się i resztę dnia w sumie spędziłam na balkonie z lodami, z zimnym piciem. I co? Dzisiaj rano miałam jechać na wschód słońca, ale to też przełożyłam, naprawdę musiałam odespać. Wschód słońca przełożony na jutro. Teraz jadę z krzesłami do mamy, na obiad do mamy. Co jeszcze mam w planach? Aha, wczoraj też nie poszłam wywołać kliszy, bo nie wiem, to był mój priorytet, a naprawdę nawet tego nie miałam siły zrobić, więc jadę też oddać kliszę. Dałam już do wywołania, więc super, że tak szybko się udało. Będę miała jutro na mailu, ale kurczę, nie fajnie, bo nie ma tych klisz i chciałam od razu kupić nową, żeby wiecie, na wakacje mieć i zrobić, a nie ma. I pan mówi, że nawet w hurtowniach ich nie ma, więc muszę troszeczkę poczekać. I jak zwykle dzwonię do mamy, że będę za minutę. Ona mówi, że już czeka, a jej nie ma. Jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy, co nie było łatwo, naprawdę od jakiegoś miesiąca czasu umawiamy się na wschód słońca tak średnio co drugi, trzeci dzień i nigdy nie jest łatwo, zawsze po prostu dzwoni ten budzik, wyłączamy go, idziemy spać dalej, mówimy dobra, następnym razem, teraz sobie dotarliśmy, ale jest straszliwie zimno, muszę zaraz ściągnąć kurtkę, żeby porobić foty, ale jest naprawdę dramat. Ale jest przepięknie.